Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj czołg, no chyba jeden z najlepszych, jeżeli ktoś lubi brytyjskie pojazdy, mianowicie karnawał. Karnawał i nieprawdopodobny wręcz wynik, jaki tutaj będzie zrobiony. Chyba już widzę, że kolega ten wynik zrobi. O kurczę, ładnie. Z tego balkoniku. No ta pozycja jest bardzo wredna, muszę powiedzieć. Widzę, że bardzo szczęśliwe te strzały. Wcale nie musiało to wejść przed chwilą. O, Black Prince, niestety. Moi drodzy, co można powiedzieć o tym, że pojeździe? Przede wszystkim, jak ktoś z was na streamie raz przychodzi, jaką linię robić, zawsze polecam brytyjską, ponieważ rzeczywiście na początku trzeba się tutaj zmusić, a przynajmniej niektórzy z was muszą się zmusić do grania tymi wolnymi brytyjskimi czołgami. Natomiast jak już osiągniecie poziom 8, sytuacja się zmienia i chyba to jest taka anomalia w ogóle w WoCie, żeby aż tak gameplay zmieniał się po osiągnięciu poziomu 8. No, tutaj widzę, dingi będą potężne. Tak jest. Piękne. Ach, uciekł z tego trzymania na gąsce. No, tamtemu nie widać nic, żadnego garnka, nic, bo jest tam też podobna sytuacja. Takie dziwne te pozycje tutaj zrobili. Mogłoby ich w ogóle nie być, moim zdaniem. Tu dwa czołgi stoją i one po prostu się napieprzają. Kolega jest uprzywilejowany, bo to okno jest dosyć wysoko i go nie widzą. No, następny widzę, niczego się nie nauczył. No więc to będzie bitwa z tego miejsca prawdopodobnie. Ale wynik jest taki, że trzeba zdecydować. O, widzę, że zaczyna się dziać. Oczywiście karnawał kiedyś nie był taki dobry. On miał tutaj bardzo słabe uszkodzenia na strzał, 230. Teraz jest to zupełnie inaczej zrobione i zyskał drugie życie. No to już jakiś czas temu oczywiście ta zmiana została wprowadzona. I właściwie wszystkie pojazdy, które są wyposażone w to działo, zyskały dodatkowy taki świeży oddech. No Black Prince to jest prawie że bezbronny. Niestety, żeby dojść do karnawała, trzeba Black Prince'em grać. Nie uważam, żeby to był jakiś tragiczny czołg, ponieważ jak go dobrze wylosuję na odpowiedniej mapce, to Black Prince'em spokojnie można zrobić wynik fajny. No, gorzej jak go wylosuję przeciwko, no tak jak tutaj jest na dole stawki, no to jest tragedia, tak? Działo Black Prince'a nie robi na nikim żadnego wrażenia, no niestety. Pancerz również nie. Natomiast na siódemkach Black Prince jest całkiem przyzwoitym czołgiem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przeciwnik nie może się schować, czyli kiedy można go zaspamować. O, tym razem już garnek pokazał. A tu się zbliża kolega sympatyczny z prawej strony. Trzeba go tutaj ukrócić. Cofnie się, czy nie zauważy? O, ale przesadził. Dobra, detrak, czyli po nim. Tak jest. Zobaczcie, 6100 uszkodzeń już jest. Niesamowita sprawa. No, dobre cechy to wieża, w tym przypadku górna płyta tego pancerza też potrafi w karnawale odbić. Mamy działo precyzyjne, szybko strzelające. No, naprawdę, jeżeli ktoś chciałby dojść do Conquerora, to granie karnawałem będzie prawdopodobnie przyjemnością. Oczywiście mógłby ten czołg być troszeczkę szybszy, tak? No ale no nie można mieć wszystkiego. No, mamy tutaj bardzo dobre działo z małymi obrażeniami, z małą alfą jak na 8 poziom czołg ciężki, ale jednak myślę, że nadrabia tutaj nam to DPM-em. Opuszczanie działa też jest fajne, także jeżeli się zastanawiasz, to nie zastanawiaj się, po prostu kup czołg i będziesz na pewno zadowolony. Wyjątkiem mogą być osoby, które lubią typowo wschodnie podejście, czy tam radzieckie podejście, czyli takie rąbnięcie potężne. No tutaj rąbnięcia potężnego nie ma, raczej takie ciupanie, ale trzymanie na detraku na przykład idealnie się sprawdza, granie na wieże,
Także naprawdę to jest dosyć... O! Proszę, proszę. No, pod takim kątem już mogło przebić, bo ogólnie ten pancerz tam jest dosyć mocny. Zostało trochę jeszcze pocisków. Kurczę, zobaczcie, 6800 uszkodzeń. Czyli wynik fenomenalny. Karnawał z przeciwnego teamu. No, kto pierwszy? Ach. Bardzo ładnie. 7000 uszkodzeń już jest. No, mają dużo niszczycieli jeszcze. Obawiam się, że kolega może zginąć. Nie zwróciłem uwagi, czy tutaj bitwa była z przeżyciem, czy też nie. No, ale kolega jest na strzał, niestety. No i ta wieża to nie jest tak, że jej nie można przebić. Okej. Mamy Leosia PTA, który teraz mocno dostaje. Bardzo mocno nawet. No, Skorpion G tam się rozochocił. Ale mam dużo tych niszczycieli. To jest właśnie najgorsze. Żeby kolega miał tak 430 życia, a nie 330, to komfort już jest zupełnie inny. Bo szanse na przeżycie byłyby duże. Chociaż właściwie tutaj potężne działa. Skorpion, Wutek, potężna alfa, no to by tego życia jeszcze trochę więcej musiało być. Dobra, jedziemy. Mało hapsa już jest do wzięcia w sumie. Ale myślę, że kolega tu się bardzo dobrze... Oj, nie wiem czy to... No, bez strzału się udało. Pięknie. Pięknie, pięknie. Czy ten będzie przygotowany? Aj, szkoda. O kurczę, szkoda. No, pod takim kątem nie mogło przebić. I jeszcze jest. Z drugiej strony widzę, Wutek się pojawił. Tam Skorpion do niego podjechał. No, ładnie się tam skitrał. Ale zobaczcie, 7900. Bitwa na dziewiątkach. Ósmy tier. Niesamowity wynik. Właśnie, i medal może być. Czy będzie, czy mu zostawią. Nie ma sensu fraga robić, jak ktoś z drużyny ma już 7, no, żeby dopełnić tą bitwę. No zobaczymy, czy tak będzie, czy nie. Czy to będzie celny strzał. I tak. Ciekawe, gdzie się schował jeszcze jeden. 8000 uszkodzeń. Piękny wynik. Kapują. No szkoda, bo zawsze trzeba dobić tego... O, właśnie, jest. Trzeba dobić tego ostatniego. O, tutaj. No, kolega przetrzyma ten strzał. Także niepotrzebnie tutaj się... I taran. Na koniec. Oj, co to była za bitwa. Nie zapomnę jej nigdy. No i mamy wyniki. Jäger Merry Christmas zrobił Radleya Waltersa i jeszcze mamy Emkę. No i proszę bardzo, 8352 uszkodzenia, 9 fragów, 2335 expa z tabelki. Niesamowita sprawa. Jak na ósmy poziom, to jest dla wielu, wielu graczy nieosiągalny exp. Dla pewnie 99% graczy. 2335, coś niesamowitego. Zablokowano, zobaczcie, 4300. No, tu było grane goldem, więc wiadomo, że nie jest zarobione, ale to już wszyscy już grają goldem, także nie ma nawet nad tym się co rozwodzić. To już od dawna jest amunicja stosowana tak samo jak i zwykła. Myślę, że dopóki nie zrobi WG różnicowania obrażeń, to trzeba przestać zwracać na to uwagę po prostu, kto czym strzela, bo to bez sensu ciągle wymieniać, że ktoś gra goldem, a ktoś nie gra goldem.
Gdyby WG chciało coś z tym zrobić, to natychmiast obniżyłoby obrażenia goldowe i wtedy naprawdę byłaby alternatywa, tak? Albo strzelam tym, albo strzelam tym. Tu mam zysk i tu mam zysk. O, dobra. Moi drodzy, koniec tej bitewki. Mam nadzieję, że się podobała. Karnawała śmiało możecie kupować. Możecie też przekulać się brytyjskimi czołgami 6, 7 poziomu. No niestety, może nie będzie się podobała, aczkolwiek wydaje mi się, że po rozegraniu iluś tam bitew, to już na początku bitwy będziemy w stanie stwierdzić, czy jest dobrze, czy dobrze będzie grało, czy też nie. A karnawał, później konkwerory, bardzo fajne działa.